Co zrobić, by modlitwa była skuteczna? Co warunkuje jej właściwy efekt? W jaki sposób odczytać milczenie Boga? Te pytania wprowadzają nas w temat najnowszego numeru Niedzieli, a odpowiedzi na nie udziela nam ksiądz Krzysztof Kowalik w artykule Kilka słów o modlitwie w świetle Ewangelii. Gdy trumna znikła w mroku Bazyliki Świętego Piotra, rozległ się spontaniczny aplauz 50 tysięcy ludzi, a nad głowami zgromadzonego na placu tłumu pojawiły się transparenty z napisem Santo Subito. Uroczystości pogrzebowe papieża Benedykta XVI relacjonuje na łamach niedzieli nasz watykański korespondent Włodzimierz Rędzioch. Po wypowiedzi Mateusza Morawieckiego na temat dopuszczalności kary śmierci warto postawić pytanie, czy wolno traktować naukę Kościoła w sposób wybiórczy? Temat podejmuje ksiądz Paweł Bortkiewicz w artykule Wiara polityce się nie kłania. W Polsce nie brakuje świeckich, którzy życiem i pracą głoszą dobrą nowinę, którzy wspierają Kościół i mają w nim do odegrania ważną rolę. Aby zobaczyć, jak wygląda świecka twarz Kościoła, warto przeczytać artykuł Magdaleny Lewandowskiej. Czy wiedzą Państwo, ilu kapłanów Kościoła katolickiego posługuje w Estonii? W całym kraju zaledwie 13, w tym 5 Polaków. O specyfice pracy duszpasterskiej na tamtych terenach opowiada ksiądz Tomasz Materna, proboszcz katedry świętych apostołów Piotra i Pawła w Tallinie. Zachodni świat, w tym Polska, już prawie zapomniał o pandemii COVID-19. Obecnie większym wyzwaniem jest grypa i niebezpieczny dla dzieci wirus RSV. W Chinach jednak historia potoczyła się zupełnie inaczej. W jaki sposób? O tym dowiedzą się Państwo z tekstu Artura Stelmasiaka „Dlaczego Chiny chorują?”. Człowiek człowiekowi darem. Zapewne bardziej znana jest drapieżna wersja tej maksymy, która lokuje ludzi w sferze mięsożernych bestii. Ale czy faktycznie człowiek dla człowieka stał się wilkiem? Zachęcam do lektury artykułu Beaty Kociołek. Śmierć Benedykta XVI, pierwszego w historii papieża emeryta, była dla ceremoniarzy watykańskich trudnym wyzwaniem. Obrzędy pogrzebowe, które teraz następują, będą wzorcowe dla ich następców. W dziale Historia przypominamy, jak przebiegały one do tej pory. Polecam tekst Grzegorza Gadacza pod tytułem „Gdy umiera papież”. 80 lat temu w biedzie i zapomnieniu zmarł Nikola Tesla, geniusz, który zapewnił wszystkim łatwy dostęp do prądu. O tym wybitnym naukowcu, który wyprzedził swoją epokę nie o dekady, lecz o stulecia, pisze na łamach niedzieli Ireneusz Korpyś. Współczesna bezdomność jest inna niż ta sprzed dekady. Dobrze streszcza ją zdanie: 3 niezapłacone raty kredytu hipotecznego dzielą cię od utraty dachu nad głową. Koniecznie proszę przeczytać reportaż Katarzyny Wojnarowskiej „Ludzie ulicy”. W dziale Dobre rady podpowiadamy, co robić w razie ataku rwy kulszowej i jak zadbać o kręgosłup, by zapobiec nawrotom choroby. Eksperci odpowiadają również na pytania naszych czytelników. Psycholog podaje wskazówki, jak radzić sobie z zazdrością wśród rodzeństwa, a prawnik informuje, jak unieważnić umowę zawartą w sposób nieprzemyślany. Warto również zajrzeć do niedzieli z kulturą. Piotr Iwicki przygotował dla Państwa całoroczne zestawienie koncertów planowanych w Polsce, na które warto się wybrać w 2023 roku. A w kolejnym numerze Bliżej życia z wiarą przedstawiamy Państwu historię Marii Trusiło-Kiepuszewskiej, która po tym, jak doświadczyła Bożej miłości, założyła chrześcijańską szkołę tańca oraz opracowała autorski program taneczny, aby tanecznym krokiem prowadzić innych do Jezusa. Piszemy również o tym, jakie postanowienia noworoczne ma Kamil Stoch. Zachęcamy do aktywności fizycznej podczas ferii zimowych oraz proponujemy przepisy na pyszne zupy rozgrzewające. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zachęcam do lektury najnowszego numeru Niedzieli z datą 15 stycznia.